Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Jezus Chrystus, założyciel Kościoła, katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 11 września 1991 roku. Poczęty i pomyślany w odwiecznym planie Ojca, jako Królestwo Boga i Jego Syna, słowa wcielonego Jezusa Chrystusa, Kościół urzeczywistnia się w świecie jako fakt historyczny. Niewątpliwie jest on przeniknięty tajemnicą. Cuda towarzyszą mu u jego początków i można powiedzieć, podczas całych jego dziejów, a jednak jest jednym z faktów namacalnych, doświadczalnych, możliwych do udowodnienia. W tym aspekcie początkiem Kościoła jest grupa dwunastu uczniów, których Jezus wybiera spośród rzeszy idących za nim i którzy zostają nazwani apostołami. Jezus ich powołuje. W sposób szczególny formuje i w końcu posyła w świat jako świadków i głosicieli swego posłannictwa, swojej męki, śmierci i zmartwychwstania. W ten sposób stają się oni założycielami Kościoła, jako królestwa Bożego, mającego jednak zawsze swój fundament w nim, w Chrystusie. Po niebowstąpieniu grupa uczniów gromadzi się wokół Apostołów i Maryi w oczekiwaniu na Ducha Świętego obiecanego przez Jezusa. Gdy podczas spożywania wspólnego posiłku Jezus powiedział im raz jeszcze o obietnicy ojca, odnoszącej się do Chrztu w Duchu Świętym, zapytali oni zmartwychwstałego mistrza: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Oczywiście oddziaływały jeszcze na ich psychikę nadzieje związane z królestwem mesjańskim, które by polegało na oczekiwanym przez Izrael przywróceniu królestwa Dawidowego w sferze doczesnej. Jezus rozwiał te ich oczekiwania i ponownie potwierdził obietnicę. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. W dniu pięćdziesiątnicy, która z pierwszego święta żniw stała się również dla Izraela świętem odnowienia przemierza, wypełnia się w znany nam sposób obietnica Chrystusa. Pod działaniem Ducha Świętego umacnia się grupa apostołów i uczniów, i wokół nich skupiają się pierwsi nawróceni pod wpływem nauki apostołów, a zwłaszcza Piotra. W ten sposób zaczyna wzrastać pierwotna wspólnota chrześcijańska i powstaje Kościół jerozolimski, który w niedługim czasie powiększa się i rozszerza na inne miasta, regiony, narody, aż po Rzym. Zarówno na mocy własnego, wewnętrznego dynamizmu, przekazanego mu przez Ducha Świętego. Jak również na skutek okoliczności zmuszających chrześcijan do ucieczki z Jerozolimy i Judei i do rozproszenia się po różnych miejscowościach, a także dzięki zaangażowaniu, z jakim zwłaszcza apostołowie pragnęli wypełnić polecenie Chrystusa, odnoszące się do powszechnej ewangelizacji. Taki jest początek historyczny, opisany przez Łukasza w dziejach apostolskich i potwierdzony przez inne teksty chrześcijańskie i niechrześcijańskie które dokumentują rozszerzanie się chrześcijaństwa oraz istnienie różnych kościołów w całym basenie Morza Śródziemnego i poza jego obszarem w ostatnich dziesięcioleciach I wieku. W aspekcie historycznym tego faktu kryje się element tajemnicy Kościoła, o którym mówi nam Sobór Watykański II. Żeby wypełnić wolę Ojca, Chrystus zapoczątkował Królestwo Niebieskie na ziemi i objawił nam tajemnicę Ojca. A posłuszeństwem swym dokonał odkupienia. Kościół, czyli Królestwo Chrystusowe, już teraz obecne w tajemnicy, dzięki mocy Bożej, rośnie w sposób widzialny w świecie. Przytoczone słowa zawierają w sobie syntezę poprzedniej katechezy o zapoczątkowaniu Królestwa Bożego na ziemi w Chrystusie i przez Chrystusa, a równocześnie wskazują na Kościół, który Chrystus powołuje do istnienia, aby w nim i przez niego trwało i rozwijało się to królestwo w ciągu dziejów człowieka na ziemi. Jezus Chrystus, który od początku swojej mesjańskiej misji głosił nawrócenie i wzywał do wiary: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Powierzył apostołom i Kościołowi zadanie gromadzenia ludzi w jedności tej wiary, zapraszając ich do przystąpienia do założonej przez niego wspólnoty wiary. Ta wspólnota wiary jest zarazem wspólnotą zbawienia. Jezus wielokrotnie powtarzał: Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Wiedział i głosił od początku, że jego misją było nieść dobrą nowinę ubogim, więźniom głosić wolność, a niewidomym przejrzenie. Wiedział i głosił, że został posłany przez Ojca jako Zbawiciel, stąd też jego szczególna troska o ubogich i grzesznych. W konsekwencji Kościół miał powstać i rozwijać się jako wspólnota zbawienia. Podkreśla to Sobór Watykański II w dekrecie o Misjach Ad Gentes. To zaś, co Pan raz głosił, albo co raz w nim dokonało się dla zbawienia rodzaju ludzkiego, należy obwieszczać i rozpowszechniać aż po krańce ziemi, rozpoczynając od Jerozolimy, tak żeby to, co raz dopełnione zostało dla zbawienia wszystkich. Z biegiem czasów osiągnęło we wszystkich swój skutek. W tym przekonaniu, wyrażonym przez Ewangelię i Dzieje Apostolskie, że należy szerzyć zbawienie, ma swoje źródło misja oraz misje Kościoła na całym świecie. Dzieje Apostolskie poświadczają, że w pierwotnym Kościele, we Wspólnocie Jerozolimskiej kwitło życie modlitwy oraz że Chrześcijanie gromadzili się na łamaniu chleba. Wyrażenie to w języku chrześcijan odpowiadało pierwotnej formie sprawowania Eucharystii. Istotnie Chrystus pragnął, by jego Kościół był wspólnotą kultu Boga w duchu i prawdzie. Takie było nowe znaczenie kultu, którego On nauczał. Nadchodzi jednak godzina owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć ojciec. Tak mówi Jezus w rozmowie z Samarytanką. Ów kult w duchu i prawdzie nie wyklucza momentu widzialnego. Nie wyklucza znaków i rytów liturgicznych, na które pierwsi chrześcijanie gromadzili się zarówno w świątyni, jak i po domach. Chrystus w rozmowie z Nikodemem nawiązał do rytu chrzcielnego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Był to pierwszy sakrament nowej wspólnoty. Dokonuje się w nim odrodzenie z Ducha Świętego i wejście do Królestwa Bożego, a znakiem tego jest widzialny obrzęd związany z wodą. Szczytowym momentem nowego kultu, kultu w Duchu i Prawdzie jest Eucharystia. Ustanowienie Eucharystii jest punktem kluczowym w powstaniu Kościoła, nawiązując do Uczty Paschalnej Izraela. Chrystus ustanowił Eucharystię jako ucztę, podczas której daje siebie pod postacią pokarmu i napoju, chleba i wina, aby w tym znaku podzielić się z uczestnikami swoim Bożym życiem, życiem wiecznym. Święty Paweł dobrze wyraża eklezjalny aspekt uczestnictwa w Eucharystii, gdy pisze do Koryntian. Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba od samego początku kościół zrozumiał że ustanowienie sakramentu podczas ostatniej wieczerzy oznaczało wprowadzenie chrześcijan w samo serce królestwa bożego które Chrystus zapoczątkował i ugruntował w dziejach człowieka swym odkupieńczym wcieleniem chrześcijanie wiedzieli od początku że to królestwo trwa w kościele w sposób szczególny poprzez eucharystię Eucharystia jako sakrament Kościoła była i jest szczytowym wyrazem tego kultu w duchu i prawdzie, o którym Jezus mówił w rozmowie z Samarytanką. Równocześnie Eucharystia, sakrament, była i jest obrzędem ustanowionym przez Jezusa, aby był sprawowany przez Kościół. Powiedział bowiem podczas ostatniej wieczerzy: To czyńcie na moją pamiątkę. Są to słowa wypowiedziane w przeddzień męki i śmierci na krzyżu. W kontekście mowy, którą Jezus skierował do apostołów, by pouczyć ich i przygotować do swej ofiary. Oni tak owe słowa zrozumieli. Z nich wywodzi się będąca dziełem Kościoła, nauka i praktyka Eucharystii jako bezkrwawe odnowienie ofiary krzyżowej. Ten podstawowy aspekt sakramentu Eucharystii wyraził święty Tomasz Zakwinu w sławnej antyfonie. Osacrum convivium, in quo Christus sumitur, recolitur memoria passionis eius. Dodając również to, czego Eucharystia dokonuje w uczestnikach uczty, zgodnie z zapowiedzią Jezusa dotyczącą życia wiecznego. Mens impletur gratia et future glorie nobis pignus datur. Naukę Kościoła na ten temat Sobór Watykański II streszcza w następujących słowach. Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, w której na paschę naszą ofiarowany został Chrystus, dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Równocześnie w sakramencie chleba eucharystycznego uprzytamnia się i dokonuje jedność wiernych, którzy stanowią jedno ciało w Chrystusie. Według Soboru, ostatnia wieczerza jest momentem, w którym Chrystus, antycypując krzyżową śmierć i zmartwychwstanie, Daje początek Kościołowi. Kościół zrodzony jest wraz z Eucharystią, jako powołanie do tego zjednoczenia z Chrystusem, który jest światłością świata i od którego pochodzimy, dzięki któremu żyjemy, do którego zdążamy. Chrystus ustanowił Kościół przede wszystkim poprzez swoją odkupieńczą ofiarę. W ofierze tej urzeczywistnia w pełni wypowiedziane pewnego dnia słowa. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Urzeczywistnia odwieczny zamiar Ojca, według którego Chrystus umiał umrzeć, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. On też, Chrystus w swej krzyżowej ofierze, jest ośrodkiem jedności Kościoła, tak jak zapowiedział. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Chrystus w ofierze krzyżowej odnawianej na ołtarzu pozostaje trwałym ośrodkiem, w którym rodzi się Kościół i do którego ludzie są powoływani, aby uczestniczyć w jego życiu wiecznym i by w ten sposób dostąpić pewnego dnia uczestnictwa w jego wiecznej chwale.